Znam zawodniczka, podstawowa zawodniczka KS Krakowia 1906, obsługowaniny Korpo. Przedstaw się może naszym kibicom. Agata Stępień, gram na kole. Dobry. Przygotowujecie się właśnie do nowego sezonu po sukcesie, jakim był awans do pierwszej ligi. Powiedz, jak przebiegają te przygotowania, jaka atmosfera w drużynie przed tym wyzwaniem, którym będzie w końcu pierwsza liga? Tak, początkowo przygotowaliśmy się indywidualnie, miałyśmy rozpisane treningi od trenera przygotowane. Od tego tygodnia zaczęłyśmy się przygotować już na hali. Dużo treningów biegowych, żeby rozgrzać nam mięśnie, dużo też siłowych. Póki co na razie wprowadzamy pomału piłkę, więc bardziej pracujemy nad kondycją, nad siłą. Dopiero później będziemy wprowadzać jakieś zagrywki i grę zespołową. A jeżeli chodzi o atmosferę, to wszystkie wszystko wypoczęto po wakacjach, więc cieszymy się tym sukcesem i tym wyzwaniem, które jest przed nami. Doszły nas nowe dziewczyny, myślę, że im się podoba, bo zostały z nami. No właśnie, udało się zachować chyba niemal 100% składu, który uzyskał prawie ten awans. Tak. Myślę, że to fajnie, bo jednak macie taki bonus za tą pracę, którą włożyłyście w poprzednim sezonie. Natomiast pojawią się też nowe zawodniczki. Tak. Jak wy się zapatrujecie jakby na to wszystko? Uważam, że to jest bardzo duże wsparcie dla nas, bo część dziewczyn odeszła, czyli kilka. Jedna też ma kontuzję, więc też nie jesteśmy w pełnym składzie. A to zawsze nowe dziewczyny, nowe doświadczenie, nowe umiejętności, też się możemy od nich uczyć. Więc jak najbardziej cieszymy się z tego, że mamy nowe koleżanki i będziemy razem grać. Zagracie w wyższej lidze, co wiąże się z tym, że traficie na zdecydowanie lepsze przeciwniczki. W minionym sezonie no jednak dominowałyście przynajmniej w większości meczów. Natomiast tu zderzycie się z trochę wyższym poziomem sportowym. Czy jesteście na to gotowi? Zdajemy sobie sprawę, że to będzie dużo wyższy poziom niż ten, co był w zeszłym sezonie. Naszym celem jest utrzymanie się w tej pierwszej lidze. Chociaż też są zespoły, z którymi jesteśmy w stanie powalczyć i wygrać mecze, więc nie uważamy się, nie stawiamy się od razu jako przegrane. Tej ligi tylko będziemy walczyć i myślę, że jesteśmy w stanie się utrzymać i od kilka zwycięstw powalczyć w tej lidze. Na meczach pojawiało się sporo kibiców, szczególnie w końcówce, kiedy walczyłyście faktycznie o ten awans. Czy to jest jakiś ważny element dla Was w trakcie meczu, czy ten doping może mieć znaczenie dla tego wyniku sportowego, na który tak, czekamy? To jest faktycznie im bliżej końca sezonu, tym kibiców było więcej i to było duże nam wsparcie. Gdy z trybą słyszeliśmy oklaski, doping, to od razu nam się lepiej grało. Dowodem był ostatni mecz ze Zgodą, gdzie tak naprawdę graliśmy o nic, bo one wiadomo było, że wychodzą z pierwszego miejsca, my z drugiego. Natomiast walczyłyśmy do końca dzięki między innymi kibicom, którzy nas wspierali, którzy krzyczyli do końca i byli naszym ósmym zawodnikiem. No praktycznie Zgodę na tym meczu rozgromiłyście, w przeciwieństwie do tego pierwszego meczu na wyjeździe. To były zupełnie dwa różne mecze, dwa różne wyniki. To jest chyba też taki sygnał, że w tej drużynie jest potencjał, że jak faktycznie się sprężycie, jak sięgniecie po tą taką energię, która gdzieś tam drzemie w głębi, to faktycznie potraficie naprawdę dobre spotkanie zagrać. Tak, tutaj dużo jest jednak w naszych głowach i nastawieniu, bo byłyśmy bardzo dobrze przygotowane w tamtym sezonie fizycznie. Widać było, że gramy bardzo szybką piłkę, potrafimy zrobić szybkie prowadzenie, zdobywać bramki kontrami, więc tu nie było problemu. Jeżeli chodzi o obronę i tutaj o siłę też wydaje mi się, że byłyśmy jednym z lepszych zespołów, jeżeli chodzi o ten element gry. Te gorsze mecze, czy te gorsze elementy w danym meczu, to głównie była psychika i to, ale trener z nami też trochę przepracował to i myślę, że też się dużo nauczyłyśmy. Wyrwaliśmy cię z zajęć, które trwają tutaj za nami, także nie będziemy już zajmować dużej czasu, nie chcemy pozbywać się tej jednostki treningowej. Życzymy powodzenia, życzymy, żeby omijały Was kontuzje. Kibiców zapraszamy, bo tak, naprawdę warto dziewczyny wspierać. I tak jak powiedziała nam tutaj koleżanka, no ma to dla nich duże znaczenie. Także przychodźcie na halę. Tak, zapraszamy od września na mecze i liczymy na Was. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.